Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych quizów. Dzisiaj, moi drodzy, trzy quiziki na dziś, bardzo sprawne, bardzo fajne, z fanpage'a, cały czas biorę z fanpage'a, wysyłacie mi ich tam tak dużo, że aż mi głupio jak odpisuję zawsze, że na pewno sprawdzę, staram się na pewno sprawdzać każdy quiz, nie każdy wchodzi do odcinka, więc to też staram się tam pisać, ale bardzo dziękuję za podsyłanie wszelakich. Więc tak, dzisiaj zaczniemy sobie od europejskie państwa o flagach zawierających kolor żółty. Intrygujące? Na pewno. Zobaczymy, jak tam to pójdzie, co do zasady. Tu jest jakby podpowiedź, bo na przykład ostatnio mi zwróciliście uwagę, że nie spojrzałem na podpowiedzi przy krajach, które toczyły najwięcej bitew. Tu jest napisane, że przez żółty mam na myśli każdy pojedynczy detal koloru żółtego. Także pomyśl o każdym szczególe. Do krajów europejskich zaliczają się również państwa, które tylko kawałkiem leżą w Europie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, jak to będzie. No, Europa może nie być aż taka trudna, ale wiecie, jak to zawsze jest. Mówię, nie może nie być taka trudna, a potem cztery odpowiedzi. Więc nie czekajmy i lecimy. Chyba Mołdawia ma. Rosja nie ma. Belgia ma. Czy Wielka Brytania ma kawałek? Nie ma. Francja... Nie, Hiszpania na pewno. Portugalia chyba też ma fragment w tym herbie. Andorra... Ma. Holandia nie, Luksemburg nie, Francja nie, Wielka Brytania nie, Irlandia nie ma, Dania nie ma, Norwegia chyba ma, tak? Nie, Norwegia nie ma, Szwecja ma żółty, racja, Finlandia nie, Niemcy mają, Włochy nie, Watykan ma. San Marino? Nie pamiętam, jakie on miał flagę. San Marino ma. Chorwacja nie ma. Serbia? Nie, Serbia nie ma. Ma Serbia. Bośnia... Okej! Nie, Czechy nie mają. A Słowacja? Węgry nie mają. Rumunia ma. Bułgaria nie ma. Grecja nie ma. Macedonia? Albania chyba nie ma, ale... Nie, na pewno nie ma Albania. Kawałek Europy to co? Turcja? Nie. Rosja nie. Ukraina ma na pewno. Co my jeszcze mamy? Litwa ma. Łotwa, Estonia nie. Białoruś ma? Nie, nie ma Białoruś. Możemy też już pomiędzy H a L. I J, K, L. Nie, no to nie jest kraj przecież, nie? To jest jakby część Wielkiej Brytanii. We fladze. Włochy. A Cypr? Nie. A Malta? Też nie. Które tylko kawałkiem leżą w Europie. No te Azerbejdżany chyba się nie zawierają tam, nie? Turcja nie. Ona kawałkiem leży w Europie. Rosja nie. No Kazachstan chyba nie wpisujesz, nie? Ja nie wiem, czy Kazachstan to bym wpisywał. KL mi zostają. To co, jakiś Kirgistan? Albo L. Litwa, Łotwa. Co na L by mogło być jeszcze? Albo na K. Katalonia. Nie wiem, co by mogło być jeszcze z K. Szwajcaria nie, Szwajcaria nie ma. Nie wiem tego ostatniego, zresztą już tak mi się czas kończył. Liechtenstein, dobra, zapomniałem o Liechtensteinie, on faktycznie może mieć. Ten Kazachstan nie był, jakby ja nie wiem, jak się do końca interpretuje granice Europy. To nie jest tak, że do Uralu się łapie Europę, to Kazachstan wchodzi? Być może. Być może wchodzi, faktycznie. Chyba do Uralu się liczy Europę, więc tak, ciekawy koncept to na pewno, więc fajna mapa, bardzo Ci dziękujemy. Piotrze, to co, lecimy następne. To jest bardzo fajne. Top 20 stron internetowych wyszukiwanych przez Polaków. To mamy źródło, więc jak chcecie, możecie sobie zobaczyć. Na czym polega? Odpowiedzią są nazwy stron bez całego adresu. Okej?
Nie wiem, co z tego wyjdzie. Zastanawiam się, czy to będzie pornografia. Pewnie tak. To co, lecimy. Jakiś Onet pewnie jest. WP. Interia. Gazeta. YouTube. Facebook. Twitter? Jest, na 20 miejscu. Instagram, wow. Nie. No sprawdźmy. No. Co by jeszcze mogło być popularne? O2. Było jeszcze coś takiego. Wirtualna Polska. Onet, Interia, O2. A czy na przykład te polityczne... A Sport.pl? Nie. Pudelek może być popularny. Nie jest. Najpopularniejsze strony www. Nie, nie jest. YouTube, Facebook. Na co się jeszcze wchodzi? A czy jakieś takie... Albo... Myślę, że wykop będzie. Jakie mogły być jeszcze strony? WP, Instagram, Twitter. A na przykład... A jakieś IPLA na przykład, albo... Myślałem, że to wodowe, a na przykład... O, jest Netflix, a na przykład... Nie... HBO Go jeszcze myślałem. Co by mogło być? Brakuje mi tej czwartej strony, jest dla mnie bardzo dziwne, że nie mogę znaleźć jej. Google, YouTube, Facebook. Potem jest WP i Onet. Co jest jeszcze takie mega popularne? Tak, to nie. Nasza klasa jeszcze wpisywałem. Bo wiem, że część osób tylko słucha, więc może powinienem też mówić część moich odpowiedzi. To prosiliście mnie o to. A na przykład takie sklepy jak... Albo... O, Ceneo jest, tak. To są porównywarki cen. Co jest jeszcze z popularnych stron? X.com, jakie? Morele są też sklepem. Co jest jeszcze ze sklepu? Na co jeszcze mogą wchodzić ludzie? Myślałem, że te plotkarskie będą. Te plotek? Pudelek, nie? Ale to nie, nie wchodzi też to. A... Czy to się pisze inaczej? A Reddit? Nie. Ty, jakie mam łapki w telefonie? Może tu mi coś wyskoczy. Przepraszam, że będę sprawdzał, ale... Nie wiem, czy Spotify na przykład może być? Albo dysk Google'owy. Ciekawe, czy to ludzie wpisują takie rzeczy. Patrzę, co tu jeszcze jest. No zobaczmy. Nie. No to jest tyle, co ja używam najczęściej. Dysku, doków, maila, czy tam Facebook, Instagram, YouTube. No to są takie moje aplikacje. Jeszcze Workplace'a używam akurat. To jest ten facebookowy system do pracy. Bo Spotify nie było, nie? Powiem wam, że... Pojęcia nie mam. Pojęcia nie mam. No trudno, no nie będę już dalej strzelał, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Allegro, Jezu, tak, i OLX, Wikipedia. Boże, jakie to jest nagle oczywiste. Oto moto. Librus jest, no tak, bo to uczciwe. LPKO i Filmweb. Kurde, dobra, no to można było na to wpaść, że ja na Ceneo wpadłem w ogóle. I LPKO, kurde, czy IPKO, chyba internetowe PKO. I Librus, no tak, bo to uczniowie. Nigdy nie wpadł, ale bardzo, bardzo mi się podoba koncept na quiz. Bardzo fajny, średni 13, 9, mój 13, więc... I tak nieźle mi poszło. Superowo. Bardzo fajny quizik. Bardzo Ci dziękujemy, Panie Dawidzie, bo obstawiam, że tak się nazywasz. I ostatnie na dzisiaj to jest odpowiedź zaczyna się na B. Odpowiedź na poniższe pytanie z wiedzy ogólnej. Pamiętaj, że każda odpowiedź zaczyna się na literę B. W razie błędów literówek proszę o zostawienie stosownego komentarza. Ktoś zostawił? Dobra, oj, było coś o bażancie. No dobra, w porządku. To co, lecimy? Lecimy. Stoi za Słowacji. Bratysława. Kraj między Francją a Niemcami. Belgia. Jak nazywa się powstawanie w Związku Małżeńskim z dwoma osobami jednocześnie? Bigamia. Jaką nazwę występuje... To jest bażant, tak? Był chyba, no tak. Jaką nazwę nosi jeden z tak zwanych kolorów neutralnych? Beż?
O, gdzieś był bez, ale gdzie tu? Bez napisałem. Okej. Biały? Jak określa się ulewę, której towarzyszą wyładowania atmosferyczne? Burza. Jak nazywa się przypadek w deklinacji, który odpowiada na pytanie kogo co? Biernik. Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego? Barometr. Jak nazywa się Półwysep Bałkański? Jak nazywa się najpłytsze morze świata? Białe? Nie. Bałtyk? Bałtyk jest najpłytszy. Jak potocznie określało się pobór do wojska w 863 roku rosyjskiego? Branka. Pod jakim innym imieniem pisał polski pisarz Aleksander Głowacki? To był... O Jezu. Raymond to był Głowacki, nie? O, dziwne. Jak nazywa się budowla obronna stanowiąca element starożytnego śródziemnego muru? Bastion? Barbakan? Nie, nie wiem. Jak nazywa się rzeka płynąca wzdłuż wschodniej? Bug. Jaką nazwę nosi najwyższy park narodowy w Polsce? Białowieski, największy. Nie, nie jest Białowieski? Nie wiem. Piekarski klub z Monachium. Bayern? Gryzoń wodny znany z budowania tam na rzece. Bubr? Nosi miasto będące stolicą województwa podlaskiego. Białystok? Nasi państwo jest piarskie na Morzu Karaibskim, którego stolicą jest Nassau. Na Morzu Karaibskim? Barbados? Nie. Nie wiem. Nie mogę skojarzyć. Jak nazwę nosi cieśnina łącząca Morze Czarne z Morzem Marmara, położona między Półwyspem Bałkańskim a Azją Mniejszą? To są Dardanele, tak? Ale cieśnina tamta? Nie wiem. Bareja, to jest reżyser filmów Miś. Bareja. Bareja przez J, okej. Okay. Jak ogólnie nazywa się nauka przyrodnicza badająca się życie mogę. Biologia. Lilac Poskoluzi to bez. Jak nazywa się region administracyjny we Francji, którego stoi co jest Dijon? Bordeaux to jest chyba. Bordeaux? Nie, nie wiem. Jeszcze raz, tu cofnijmy się. Największy park narodowy w Polsce. Biebrzański Park Narodowy, okej. Okay. Myślałem, że Białowieski. Aleksander Głowacki. Był chyba Stanisław Raymond Głowacki, nie? Czy ja mylę ich? Budowla obronna stanowiąca element starożytnego i średniowiecznego muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wyniesienie ponad poziom. Baszta? Baszta. Okej. Okay. Nassau. Morze Czarne, a może Mianmara. Marmara. Nie wiem. No dobra, zobaczmy. Bolesław. Prus. Dobra, Damon jestem. Bahamy, no po prostu, Jezu. I Bosfor, ciśnienie Bosfor. Burgundia, nie Bordeaux. Okej, okay, dobra. Okej, okay, okej. Okay. A ten bez to przypadkiem, bo chciałem wpisać beż i mi dlatego wskoczyło. Bażan to inny gatunek ptaka. Muszę przyznać, że masz rację. Samica bażanta zresztą jak większa krowata określa po prostu kura. Patrząc jednak na fakt, że 49%... Sporo osób myli te ptaki. Odpowiedź została ta sama. Pytanie natomiast stosownie zmienione. Okej, okay, bardzo fajna odpowiedź tutaj, średni wynik 16, mój 20, więc 86% lepszy od reszty, więc całkiem nieźle. Moi drodzy, ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, a my widzimy się standardowo już jutro, ja bym Ignacy, byście wy, a to był GeoGee Jetpunk, widzimy się jutro, bajo.